Polacy chcą mieć poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Dosyć już jest odwlekania decyzji, dosyć jest odsuwania spraw związanych ze zdrowiem spoza pozycji priorytetowej. To musi być priorytet państwa, które powinno przygotować tego typu regulacje, które będą przyjazne dla systemu. System, który stworzono za czasów rządu SLD, jest twardym, monopolistycznym systemem finansowania opartym o Narodowy Fundusz Zdrowia i on już naprawdę powinien być zastąpiony funduszami regionalnymi, funduszami licznymi, które będą ze sobą konkurować i które mogą być nadzorowane przez państwo. Dobre doświadczenia powinno się wykorzystywać. A więc demontując system Narodowego Funduszu Zdrowia, należy robić to konsekwentnie, ale roztropnie. Nie marnować dobrych doświadczeń, nie rezygnować z dobrych ludzi i nie wyrzucać pieniędzy. Wyraźnie ustawowo należy określić drogę dojścia do średniego finansowania europejskiego, ponieważ inaczej nie będziemy kształcić nowych lekarzy, kształcić nowych pielęgniarek. Ci, którzy są w niewystarczającej liczbie i stąd gromadzenie się kolejek, stąd kłopot. Lekarze w zdecydowanej swojej większości dlatego stali się lekarzami, żeby pomagać pacjentom, żeby skupić się na nich. Tymczasem ten martwy urzędniczy system wymuszał na nich coraz większe powinności biurokratyczne. One naprawdę nie są potrzebne aż w takim wymiarze. Dobrze zorganizowany system informatyczny, monitorujący całość systemu, może zastąpić te narzucane lekarzom marnowanie czasu na wypełnianie licznych formularzy, dodatkowych zapisów w receptach itd. Pacjent musi być przekonany, że lekarz jest tylko dla niego, że patrzy mu w oczy, pomaga.